super mi poszło. Ale dlaczego dostałam tylko jednego lizaka? Chociaż dzięki za to. Witam wszystkich! Jestem gotowa na przyjęcie smakołyków. Wow, jak tu dużo słodyczy. Prościzna. No to gdzie są moje cukierki? Kurczę, dlaczego dostałam tylko jedną puszkę coli? Bo ja mam resztę. Widziałyście? Nieprawda. Spójrzcie na tę górę puszek, która na mnie czeka. Hit the road. No dobra, ale to ja chcę być pierwsza. Jak otworzyć tę puszkę? Oj, nie dotknąłbym jej ponownie. Będzie dobrze, daj spokój. Ojej! Mówiłem ci. Prawie wszystko się wylało. Nie wszystko. Hej! O nie, zostało bardzo mało coli. Zak, to ty wykrakałeś. Tak, muszę przestać gadać. Czas na kole. Właśnie wpadłem na świetny pomysł. Tadam! Teraz mogę wypić wszystko naraz. Myślę, że to genialny pomysł. Zaczynam. A, Zak, przestań, ostrożniej. Fu. Jesteś teraz cały klejący. To mnie się podobało. Co oznacza, że jest okej. Suzy, twoja kolejna spróbowanie coli. No wreszcie. Zacznę oczywiście od samej góry. Oj, ale to jest pyszne. Wow, to rekord na najszybsze wypicie coli. Dobra robota, brawo. Wiem. Ale myślę, że bąbelki są gotowe na eksplozję. Uff. Hej. Nawet cola ma swoje minusy. O, mam jeszcze jedną puszkę. Nie ma mowy, wystarczy. Zostawmy ją na wszelki wypadek. To najmniejszy tort, jaki kiedykolwiek widziałam. A mój tort jest po prostu gigantyczny. Nie macie pojęcia, co to znaczy gigantyczny tort. Spójrzcie na mój. Suzy, żebyś nie była zbyt zdenerwowana, Lucy i ja pozwolimy ci najpierw zjeść twoje ciasto. Nie potrzebuję na to waszej zgody. Ciasto jest oczywiście pyszne, ale cukierki na brzegach są jeszcze smaczniejsze. Co za uczta. A ostatni kawałek zjem w całości. Patrzcie. Jak można było zmieścić tyle w ustach? Co za różnica. Liczy się tylko to, że mi smakuje. Lucy, teraz twoja kolej. Najwyższy czas. Znam nawet najbardziej schludny sposób na zrobienie tego. Ciasto trzeba jeść w kawałkach. Ale delikatny biszkopt. Chociaż to jest zbyt oklepane. Byłoby fajnie, gdybym zjadła duży kawałek. O, tak. Zak, wynoś się stąd. Ty już masz największy tort. Co za pyszności. Suzy, miałaś rację. Cukierki naprawdę są pyszne. Dzień dobry, Lucy. Co masz na twarzy? Wow, nawet doktor Lily tu jest. Okej, to jest poważne. Chyba masz wysypkę ze skittlesów. Potwierdzam. Tak, chyba cię zaraziłam. Skittlesy to naprawdę dobre cukierki. Tak, wydaje się, że ta choroba jest naprawdę zaraźliwa. Lucy, musisz założyć maskę, żeby nie zarażać innych. Najwyższy czas, żebym ja zjadł trochę ciasta. Ale najpierw muszę pomyśleć, od czego zacząć. Nie mogę tego ugryźć. Chyba powinienem zacząć od góry. Wiem, mam pomysł.
Potrzebuję drabiny. No, teraz na pewno mi się uda. O nie! Ojej! Zak, żyjesz? Oczywiście, że żyję. To był najsmaczniejszy upadek w moim życiu. Swoją drogą, tort jest naprawdę świetny. Nienawidzę cytryn. Są kwaśne. Reszta z was ma jednak dużo większego pecha. Tak, takiej ilości kawałków cytryny zdecydowanie nie dam rady zjeść. Skoro nawet Lucy nie potrafi tego zrobić, to jak ja mam zjeść tę górę cytryn? To nie fair! Zak, ty pierwszy. No dobra. Im szybciej to zjem, tym szybciej się ode mnie odczepicie. Fu, jakie to kwaśne. Potrzebuję czegoś, czym będę mógł to zajeść. Pomóżcie mi! Ciekawe, co jest w tej strzykawce? O tak, to słodki syrop. Teraz jest o wiele lepiej. Lucy, teraz twoja kolej na skosztowanie cytrynki. Ale ja nie chcę. Boję się. Stop, nie. Jestem silna i odważna. Więc teraz zjem wszystkie cytryny. A, moje oko! Jak boli! Nic nie widzę. Lucy, nie ujdzie ci to na sucho. A masz! Dobrze ci tak. Powinnaś zobaczyć swoją minę. Uważasz, że to zabawne? Zaraz zobaczymy, kto będzie się śmiał ostatni. Stój! Nie marnuj słodkiego syropu. Przyda mi się. A cytrynę chcę zjeść jak najszybciej, więc najlepiej będzie, jak je wypiję. Co? Jesteś pewna, że to dobry pomysł? Zaraz to sprawdzimy. Życzcie mi powodzenia. Wow! Nawet się nie zmarszczyła. Jak ty to zrobiłaś? Suzy, naucz mnie, jak tego dokonałaś? O nie, jednak widzę, że ci zaszkodziło. Ochyda, fu! W życiu nie próbowałam czegoś gorszego. Ble! Pilnie potrzebujesz słodkiego syropu. Uff, naprawdę czuję się lepiej. Co ja bym bez ciebie zrobiła, Zak? To wszystko? Tylko jeden kawałek gumy? Masz pecha. Czego nie można powiedzieć o mnie? Czeka na mnie mnóstwo gum do rzucia. Ale to Lucy ma prawdziwe szczęście. W dodatku to moje ulubione, truskawkowe. Ale fajnie. Zak, ty zaczynasz. Ja chcę rozciągnąć tę przyjemność. A ja z kolei będę szybki. No i proszę, jaka guma, taki balon. Suzy, teraz ty. Masz więcej gum, więc zrobisz większego balona, zobaczysz. Tak, zaraz się o tym przekonamy, Zak. Patrz i ucz się. Prosto do celu. Zak, patrz, jakiego balona zrobiłam. Rzeczywiście ogromny, a im większy balon, tym łatwiej może pęknąć. Co ty zrobiłeś? Mogłam pobić rekord. Jesteś okropny, a masz. Nie trafiłaś. Uderzyłaś Lucy. Nawet nie będę zwracała uwagi na wasze kłótnie. Lepiej zobaczcie, jaką fortecę mogę zrobić z mojej gumy. Ale super. Rzeczywiście, ale teraz trzeba te gumy przerzuć. Po co? Lepiej urządzę ostrzał ognia. No i co na to powiecie? To była świetna zabawa. Cytryna? Czuję, że to będzie kwaśne. Kwaśne. To będzie po prostu koszmar.
Zwłaszcza dla mnie i tej wieży z cytryn. Tak, to wygląda przerażająco. Emma, ty pierwsza. Okej, dam radę. To jest po prostu okropne. Ohyda. Aż się popłakałam. Tak, twój tusz do rzęs spłynął. Ale zabawnie wyglądasz. Ja? Zabawnie? Ty masz do zjedzenia całą górę cytryn. Racja, ale mam pomysł. Po co się męczyć, skoro z kwaśnych cytryn można zrobić pyszny sok? Tak, to może zadziałać. To już nie wygląda tak przerażająco. A nie mówiłem? Teraz mam cały dzbanek lemoniady. Dodam jeszcze lód i będzie super. 10 na 10. No to co, próbujemy? Fu, całkiem zapomniałem o cukrze. Porażka. A ja wcale się nie boję. Chociaż mam najwięcej cytryn ze wszystkich. Wygląda przerażająco. Nie boisz się, mówisz? A co powiesz na to? Jak zareagujesz na cytrynową eksplozję? Coś ty narobił! Nie! O tak! Pomocy! Cytryny spadają z nieba! Pomocy! A masz, żartownisiu! Wow, to przecież pizza! Tak, pizza z salami. I to nie jedna, a cała masa. Wow! Tu jest prawdziwe wow! Tylko spójrzcie, mam wieżę z pizz. Dobra, ja zacznę. Zak, mogę pożyczyć twój nóż? Nie. On jest mój. Jeszcze go zgubisz. Dobra, nie trzeba. Znam inny sposób na zjedzenie całej tej pizzy. To jest pyszne. Palce lizać. Niezłe rozwiązanie. A nie mówiłam? Teraz wasza kolej. Dobra. A mi pomoże mój mały nożyk. Jednak jest trochę za mały. Nie szkodzi, mam wyjście awaryjne. Piła łańcuchowa będzie w sam raz. Nie bójcie się, po prostu chcę pokroić tę pizzę. Jestem pewien, że to będzie absolutnie pyszne. Wygląda bardzo apetycznie. Jestem pełny, wspaniale. Teraz moja kolej. Z pewnością nie będę potrzebowała noża, jestem zbyt głodna. To dopiero prędkość. Co za apetyt. Tak, byłam naprawdę głodna. A jak ci się podoba twój nowy brzuch? Za to się najadłam. O nie, to czosnek. Nienawidzę czosnku. Później będę śmierdzieć. Ty? Widziałaś w ogóle moją górę czosnku? Tak, tym razem mamy pecha. Dobra, zacznę. Jakie to obrzydliwe. Już czuję, jak ode mnie śmierdzi. O tak, nie można nazwać tego zapachu przyjemnym. Nie mogę tego wytrzymać. Teraz ty, Emma. Ja? Dlaczego? No dobra. Ale nie mogę. Musisz. Nie mogę. Jedz już. Po co? Najpierw zatkam sobie nos. Jednak się domyśliła. Miałem nadzieję, że się trochę pomęczy. Teraz to już nie takie straszne. Spinacz do prania też daje radę. Ale za to ja nie daję rady. Strasznie śmierdzi. Odepnij ten spinacz. Fu, co za smród. Żyję. Kurczę, znowu ten zapach. Zak, teraz ty. Jestem facetem, więc jestem odważny. Rozprawię się z tym czosnkiem w mgnieniu oka. Fu, już samo patrzenie przyprawia mnie od mdłości. Zgadzam się. Już prawie po wszystkim. Dajcie mi natychmiast wody. Proszę. Wystarczy! Już nie trzeba! Już więcej nie zmieszczę! Pij, pij! Przecież chciałeś pić! Wystarczy! Prawie się zakrztusiłem! Wydaje mi się, że czegoś tu brakuje. Od razu lepiej. Z musztardą są smaczniejsze. Zgadzam się. Więc jeśli nie macie nic przeciwko, to zacznę. Uwielbiam hot dogi. Są syte i bardzo smaczne. I ten nie jest wyjątkiem. Wygląda pysznie. Tak, to prawda. Spróbujcie. Nie mam nic przeciwko. Nigdy nie jadłam hot doga z musztardą. Nie ma co sobie żałować. Dodam więcej sosu.
Dobra, próbuję. Ojoj, przesadziłam z musztardą. Natychmiast potrzebuję wody. Co za ulga. Teraz kolej Zaka. Ale ja nie chcę aż tyle musztardy. No dobra, i tak będę musiał. To jakieś tortury. A, pomocy! Płonę! Ratunku! Wiem, co ci pomoże. To sprawdzone lekarstwo. Pomagaj jak chcesz, tylko mnie uratuj! Ratuję cię przecież! Za chwilę przejdzie. Dziękuję bardzo. Może jestem cały w pianie, ale chociaż nie płonę. Zobaczcie, co tym razem na nas czeka. To przecież cukierki. Może wy macie cukierki, ja mam tylko jednego. Ale za to można go zjeść w fajny sposób. Na przykład podrzucić i złapać ustami. Właśnie tak. Jak wam się podoba mój trik? Brawo, wyszło super. Zak, teraz ty. Proszę bardzo. Są nawet smaczniejsze niż myślałem. Tak, są zbyt smaczne. Chyba wiem, jak podkraść ci parę. Mam odpowiednią słomkę. Ty przecież kradniesz cukierki. One naprawdę są takie smaczne. Co ty robisz? To moje cukierki. Wiem, co cię powstrzyma. Co? Gdzie są cukierki? Dlaczego się zatrzymały? A, no dobra, i tak jestem pełna. Ty podstępna złodziejko. Teraz i ja jestem najedzony. Emma, teraz twoja kolej. Bardzo bym chciała, ale moja miska jest zupełnie pusta. To bardzo dziwne. A, och, to nie zapowiada niczego dobrego. O, to przecież cała wanna tych pysznych cukierków. Wow. No co tak patrzycie? Chodźcie tu. Ekstra. To dopiero będzie zabawa. To przecież naleśnik. I to nie jeden. Jest ich kilkanaście. Nieprawda, mam zupełnie pusty talerz. Uwielbiam jeść naleśniki z bitą śmietaną. Teraz mam wesołego, uśmiechniętego naleśnika. Super. Jest nie tylko wesoły, ale i bardzo smaczny. Szkoda, że jest tylko jeden. No, był pyszniutki. Dobrze, że je mam kilka. I wiem już, czym je poleję. Zak, pomożesz mi? Jasne, daj mi ten sos. Dziękuję. Będzie pysznie, jestem pewna. Zak, nie oszczędzaj. Sos też jest całkiem niezły. Całkiem niezły? Ciekawe, jak smakują naleśniki z tabasco. Przetestujemy to na tobie. Jakie to pyszne. O, został jeszcze jeden. A, coś jest z nim nie tak. Wygląda na to, że naleśniki z tabasco to nie jest najlepszy pomysł. A to niby co? To moje naleśniki się pojawiły. Ale super, już myślałam, że będę głodna. Zak, daj mi trochę bitej śmietany. Oczywiście. Aha. To jest pyszne. Dodaj więcej. Rozkazujesz mi? Proszę, jak ci smakuje taki krem? Co to za obrzydlistwo? Nabrałem cię. Jeśli chcecie zobaczyć jeszcze więcej fajnych wyzwań z jedzeniem, to śledźcie Multi Do Food. Tutaj nigdy nie będziecie się nudzić.